Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jak widzicie, tutaj za mną poduszki z motywem tropikalnym, a to dlatego, że dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki filmik, w którym ten motyw będzie oczywiście królował. Podobny odcinek z motywem arbuza nagrałam troszeczkę wcześniej, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie tam zajrzeć. Tutaj gdzieś wysunie się paseczek, więc możecie sobie przeskoczyć. Znalazłam bardzo fajne dekoracje, znalazłam dodatki, którymi możemy udekorować własne wnętrza, a także elementy do remontu, które oczywiście zaraz zobaczycie. Mam tutaj oczywiście kilka rzeczy, które również posiadam, oprócz tych pięknych poszewek, które są za mną. Mam tutaj kilka kosmetyków również o zapachach albo z motywem tropikalnym i na początek to może pokażę Wam bardzo fajne mydło, które kupiłam w Biedronce. Kosztowało około 3 zł, więc to nie jest jakiś duży wydatek, a szata graficzna jest naprawdę bardzo fajna i tutaj mamy tukany, które są naprawdę bardzo fajnym takim akcentem, jeżeli chodzi o motyw tropikalny. Następnie mam tutaj sól do kąpieli. Sól do kąpieli jest z Cien, jest to sól z Lidla. Bardzo lubię te sole. Ich bardzo fajne mają zapachy, utrzymują się i bardzo mały wydatek, bo ta sól również nie kosztowała wiele. W porównaniu do na przykład droższych soli zapach jest świetny i utrzymuje się rzeczywiście bardzo długo. Pachnie w całym domu, jeżeli się oczywiście otworzy łazienkę. Następnie mam bardzo fajny, mój ostatni zakup. Jest to fa w kulce. Jest chyba taki nawet dowcip właśnie o tej fawkulce. W każdym razie bardzo ładny, tropikalny zapach i rzeczywiście przepięknie pachnie. I również mam tutaj jeszcze jedną sól do kąpieli. Jest to sól do kąpieli z Bingo Spa, również o zapachu tropikalnych owoców. Także widzicie, kosmetyków jest naprawdę spory wybór. Oczywiście to jest tylko część. Natomiast ja chciałabym się głównie skupić na dodatkach do domu i oczywiście zaraz Wam szybciutko wszystko pokażę. Znalazłam bardzo dużo traw, które kojarzą nam się z tropikami w wielu sklepach i w różnych przedziałach cenowych. Ułożone w grupie wyglądają przepięknie, ale pojedynczo myślę, że też ładnie. Przepiękny jest ten pióropusz. Znalazłam również bardzo wiele poduch, które kojarzą nam się z tropikalnym klimatem. Przepiękny tukan na poduszce, to jest akurat poduszka z Agaty Meble. Ten zaparzacz do herbaty pewnie kojarzycie, bardzo mi się spodobał i tutaj również przywołuje nam tropikalne klimaty. Możemy również przebierać w różnego rodzaju serwetkach. Jeżeli ktoś ma ochotę odważyć się na łazienkę w stylu tropikalnym, to również są i płytki. Na te kubki w kształcie kokosa nie mogę się po prostu napatrzeć, przepięknie wyglądają.
Pepko bardzo fajne lampki w kształcie parasolek. Agata Meble znalazła bardzo fajne podkładki pod talerze, również z motywem tropikalnym. Jeżeli chodzi o talerzyki, miseczki, kubeczki, to również jest bardzo duży wybór. Znalazłam również przepiękne zasłony w tym klimacie. I oczywiście dużo, dużo kwiatów. Jeżeli nie mamy ręki do prawdziwych, to spokojnie zastąpią nam prawdziwe kwiaty sztuczne, które nieraz wyglądają tak jak żywe. Bardzo duży wybór znalazłam w Kiku. Również fajne roślinki możemy znaleźć w Pepco. Bardzo mi pasują do takich wnętrz lampy, które są drewniane albo drewnopodobne. W ubrankach dla dzieci również styl tropikalny. Są i ananasy. Ja akurat tutaj znalazłam fajne skarbonki. A także i torby. I kochani, mam nadzieję, że ten mały przegląd Wam się spodobał. Jak widzicie, bardzo dużo jest rzeczy właśnie z tym motywem. Bardzo dużo rzeczy znalazłam właśnie z tukanami, z trawami. Przepiękne zasłony, które rzeczywiście wprowadzą nam wspaniały klimat do wnętrza. Nie wiem, czy ja bym się na przykład odważyła, jeżeli chodzi o łazienkę w tym stylu, bo jednak to nie można zmienić. Ja wolę jednak takie, jeżeli chodzi o ściany, o takie stałe elementy, wolę w neutralnych kolorach, natomiast dodatkami lubię się bawić i to mi sprawia ogromną przyjemność. I kochani, jeżeli filmik Wam się oczywiście spodobał, to zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło, do subskrybowania mojego kanału, zapraszam nowe osoby i kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia, pa!